znowu tupot nóg sołdackich i grzmiących sotni gwizd kozackich. Gwiaździsty nad Europą but i mrowi się ludami wschód. Podczas niemieckiej, jak i sowieckiej okupacji straty celowo eksterminowanej polskiej inteligencji sięgnęły 31%. Wszyscy przedstawiciele polskiej inteligencji mają zostać zabici. To brzmi twardo, ale takie jest prawo życia. Zginęło 322 aktorów i reżyserów, 576 pisarzy i publicystów, 508 plastyków, 382 muzyków. Zniszczono połowę materialnych dóbr kultury. Z punktu widzenia sowieckiego okupanta został przygotowany idealny grunt do zniewolenia narodu. Zamordowanych w Katyniu zastąpiono tysiącami sowieckich aparatczyków. Importowane ze wschodu elity decydowały o losie Polski. Zainstalowano totalitarny model państwa za pomocą terroru, łamania solidarności społecznej i propagandy. Inteligencji dwukrotnie odcięto głowę, a mimo to opór Polaków trwał. W 1948 roku w Londynie opublikowano raport polskiego rządu na uchodźstwie Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów. Zawierał on dowody sowieckiego ludobójstwa. Autorem raportu był Józef Mackiewicz, świadek ekshumacji w Katyniu. Mackiewicz najwcześniej dostrzegł, jak szybko pod wpływem sowieckiego zniewolenia naturalne zachowania, język oraz więzy międzyludzkie ulegają destrukcji i zwyrodnieniu. Wyraził to dobitnie. Okupacja niemiecka robi z nas bohaterów, a okupacja sowiecka robi z nas gówno. Jednym z etapów sowietyzacji był dekret z 5 lipca 1946 roku ustanawiający kontrolę publikacji. Tym samym zlikwidowano w Polsce wolność słowa. Każda książka, gazeta, wiersz, piosenka, obraz, plakat, film, spektakl teatralny, audycja radiowa, każdy powielany druk przechodziły przez ręce cenzora. Cenzurowanie polegało na tym, aby nie dopuścić do publikacji niewygodnych treści, z których społeczeństwo mogłoby się dowiedzieć prawdy o otaczającej rzeczywistości. W PRL obowiązywał całkowity zakaz pisania o dokonanych przez Sowietów zbrodniach. W 1948 roku w ramach walki z niepokorną prasą Julia Brystygier z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wydała polecenie aresztowania całej redakcji katolickiego Tygodnika Warszawskiego. Wszystkich skazano na wieloletnie kary więzienia. Redaktor naczelny, ksiądz Zygmunt Kaczyński, został zamordowany w więzieniu na Rakowieckiej. Rozpoczęto bałwochwalczy kult rządzących. Propaganda stalinowska utrwalała hasła w rodzaju Wielki Kraj Rad, niezwyciężone idee socjalizmu, pachołki imperializmu. Tworzono atmosferę wszechobecnej nieufności i strachu. Wielu twórców ślepo wierzyło w komunizm i mimo, że znali okrucieństwa systemu, swe przekonania uzasadniali szczęściem przyszłych pokoleń. Wielu kupowano stanowiskami, przydziałami mieszkań, wyjazdami za granicę. Wbrew pokusom niepokorni odmawiali współpracy, przetrąceni, skazani byli na całkowite milczenie. Zbigniew Herbert podjął decyzję, aby pisać prawdę, tam, gdzie nie dosięgała go cenzura, do szuflady. Od początku zdawałem sobie sprawę, że jest to kolejna okupacja, twarda, ciężka, krwawa, chamska. Że jestem niewolnikiem. Bolesław Bierut, sowiecki agent, prezydent PRL, wymyślił zmianę hymnu. Dosyć już tego mazurka. Napisanie tekstu zlecił Władysławowi Broniewskiemu. W odpowiedzi poeta wręczył Bierutowi kartkę ze zdaniem: jeszcze Polska nie zginęła.
Ze służalczości Bieruta zadrwił Stalin. Mnie się wasze mundury, hymn i herb podobają. Do repertuaru kin i teatrów masowo wprowadzano utwory sowieckie. W 1949 roku staliniści proklamowali wyższość obowiązujących w Związku Sowieckim zasad realizmu socjalistycznego. Narzucane reguły wprowadzano odgórnie we wszystkich dziedzinach sztuki. Jesteśmy dynamiczną siłą nowej ideologii człowieka i jego artystycznego przeżycia. O Witoldzie Lutosławskim Sokorski powiedział: takiego kompozytora należałoby rzucić pod tramwaj. Na socrealistycznych obrazach pojawili się górnicy, chłopi, traktorzystki, murarze, spoglądający w jasną przyszłość. Nabrało rozmachu ogłupianie społeczeństwa przez pseudonaukowe teorie leninowsko-stalinowskie. Określenie radziecki uczony wywoływało drwiące uśmiechy, czemu dał wyraz w jednej ze swych nowel Marek Chłasko. W 1951 roku państwowe wydawnictwa wydrukowały 17 milionów książek, z czego ponad 5 milionów stanowiły dzieła Lenina i Stalina. Władysław Strzemiński, jeden z największych twórców w historii polskiego malarstwa, współzałożyciel i wykładowca powstałej w 1945 roku Uczelni Plastycznej w Łodzi, został z niej w trybie pilnym usunięty w 1950 roku ze względu na dobro ojczyzny. Faktycznym powodem było odrzucenie przez Strzemińskiego kanonów socrealizmu. W tym samym roku zamalowano zaprojektowaną przez artystę salę neoplastyczną w Muzeum Sztuki. Za decyzjami tymi stał osobiście Włodzimierz Sokorski, który rok później został ministrem kultury. Tadeusz Borowski, więzień Auschwitz, autor wstrząsających opowiadań o niemieckich obozach zagłady, napisał: nie ma piękna, jeśli w nim leży krzywda człowieka. Nie ma prawdy, która tę krzywdę pomija. Nie ma dobra, które na nią pozwala. Rok po uwolnieniu z obozu Borowski wraca do kraju i z zaangażowaniem popiera nowy ustrój. W 1951 roku umiera, mając zaledwie 29 lat, prawdopodobnie popełniając samobójstwo. W spekulacjach na temat przyczyn tego aktu wymienia się depresję spowodowaną uświadomieniem sobie roli, jaką pisarz odegrał w szerzeniu ideologicznego zakłamania. W ostatniej rozmowie z żoną oznajmia: jestem okropnie dwulicowy. W 1953 roku Instytut Literacki w Paryżu wydaje esej Czesława Miłosza Zniewolony umysł. Autor opisał w nim mechanizmy myślenia nowego modelu człowieka poddanego komunistycznej indoktrynacji. Nielicznym czytelnikom w Polsce Zniewolony umysł drastycznie uświadomił fikcyjność zadekretowanego życia. Utwór Miłosza znał Leopold Tyrmand, autor słynnej powieści Zły. Tyrmand nie obawiał się płynąć pod prąd, propagując odradzający się jazz, zupełne przeciwieństwo sztywnego i szarego socrealizmu. Dwa lata po śmierci Stalina, w 1955 roku, Adam Warzyk, do tej pory zagorzały stalinista, nieoczekiwanie publikuje poemat dla dorosłych. Stał się on rozrachunkiem z epoką stalinizmu, przedstawiając fałsz propagandy i demoralizację przy budowie nowej huty. Utwór nazwano bombą politycznej odwilży. Partia liberalizuje kurs, łagodząc represje i rezygnując z popierania socrealizmu w sztuce. Nie zrezygnowano jednak z metod zastraszania. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie. Dojście do władzy Władysława Gomułki rozbudza nadzieję na dalsze rozluźnienie polityki kulturalnej.
opublikowano niektóre dzieła emigracyjnego pisarza Witolda Gombrowicza. Zwiastunem odradzania się suwerenności w poezji stały się publikacje tak zróżnicowanych autorów jak Miron Białoszewski, Stanisław Grochowiak, Tadeusz Różewicz, ksiądz Jan Twardowski i Zbigniew Herbert. Wolność w sztukach plastycznych objawiła się w twórczości Stefana Gierowskiego, Wojciecha Fangora, Jerzego Tchórzewskiego, Tadeusza Brzozowskiego, Magdaleny Abakanowicz, Jana Lebensteina, Aliny Szapocznikow, Andrzeja Wróblewskiego i wielu innych. Zbigniew Herbert nazwał malarstwo Stefana Gierowskiego najbardziej twórczą kontynuacją wizji artystycznej Władysława Strzemińskiego. Dla komunistów zgoda na formalną wolność była użyteczna. Spełniała bowiem funkcję wentyla bezpieczeństwa. Artysta mógł eksperymentować, nie zadając pytań o stronę etyczną i ograniczony charakter tej niezależności. Gdyby artysta chciał wykorzystać przydzieloną mu porcję wolności przeciwko władzy, władza mogła tą iluzoryczną wolność w każdej chwili odebrać, czego przykładem było zamknięcie niezależnego, dyskusyjnego klubu i galerii Krzywe Koło. Na fali odwilży odrodziło się polskie kino. Artyści tacy jak Andrzej Wajda, Wojciech Has, Jerzy Kawalerowicz, Andrzej Munk, Jerzy Wójcik czy Zbigniew Cybulski i wielu innych stworzyli najważniejszą formację artystyczną w dziejach polskiego kina, zwaną Szkołą Polską. Nawiązanie do polskiego romantyzmu wyraziło się szczególnie w filmie Popiół i Diament. Andrzej Wajda wspominał, jak cenzura przepuściła scenę, w której młody Akowiec, po wykonaniu wyroku na komuniście, zostaje zastrzelony i umiera na śmietniku. Cenzorzy uznali, że śmietnik historii jest dobrym miejscem dla kogoś, kto podniósł rękę na władzę ludową. Ale widzowie odczytali tę scenę inaczej, jako oskarżenie ustroju, który zabił bohatera Powstania Warszawskiego. W 1960 roku Komitet Centralny PZPR uznał za szczególnie niepokojące apoteozowanie akowskiego ruchu oporu w polskim filmie. Po 1956 roku powstały Festiwal Warszawska Jesień i Studio Eksperymentalne Polskiego Radia, w którym możliwe były radykalne eksperymenty artystyczne. Dawały one poczucie swobody wypowiedzi. Były odbierane jako rodzaj kontestacji politycznej. Władza tę sytuację tolerowała, chcąc uzyskać opinię liberalnego mecenasa. Paradoksalnie studio eksperymentalne przetrwało dzięki ochronie zaciekłego dawniej socrealisty Włodzimierza Sokorskiego, który otrzymał stanowisko prezesa radia i telewizji. Krzysztof Penderecki wspominał, że bez studyjnych eksperymentów prowadzonych z Eugeniuszem Rudnikiem nie napisałby na przykład Trenu ofiarom Hiroshimy. Obecność naszych utworów, które na równi konkurowały z dziełami powstałymi w Paryżu czy Mediolanie, znaczyła, że Polska żyje. Na przekór hasłom „Dzisiaj słuchasz jazzu, jutro zdradzisz ojczyznę”, tępiona muzyka zyskiwała zwolenników. Kompozytor jazzowy Krzysztof Komeda nie został przyjęty do Związku Kompozytorów Polskich. Towarzysz Gomułka powiedział, że utopiliśmy socjalizm w jazzie i czarnej kawie. Od początku 1957 roku, to jest umocnienia się ekipy Gomułki, następuje odwrót od krótkotrwałej liberalizacji. Znamiennym sygnałem było zamknięcie tygodnika Po prostu. Następuje zaostrzenie cenzury. Wydawnictwa emigracyjne są konfiskowane. Wprowadzono zakaz nauki religii w szkołach. W 1964 roku pisarz Antoni Słonimski przedłożył władzom list protestacyjny 34 intelektualistów. Podpisani
domagają się zmiany polskiej polityki kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez Konstytucję Państwa Polskiego. List wywołał ostre represje wobec sygnatariuszy. 72-letni pisarz Melchior Wańkowicz za przekazanie informacji do Radia Wolna Europa został skazany na więzienie. Aby uniknąć kompromitacji, wyroku nie wykonano. W teatrze dramaturgom udawało się przemycać treści przez sita cenzury. Tadeusz Różewicz wszedł na stałe do skarbnicy polskiej twórczości scenicznej kartoteką. Sławomir Mrożek zaś tangiem. Chcę z tobą porozmawiać, łap serdaku. Spektakularne sukcesy odnosiły na świecie Teatr Krikot 2 Tadeusza Kantora, Teatr Józefa Szajny oraz awangardowy Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Jerzy Grotowski, aby uchronić swój teatr przed likwidacją, utworzył w nim podstawową organizację partyjną, dzięki czemu teatru nie można było rozwiązać. W sprawach artystycznych pozostał natomiast niezłomny. Określił to później jako strategię zaciemniania prawdziwych celów artystycznej pracy? Aby chronić wolność artystyczną, należy mylić tropy. Ludźmi gardziłem. Nie znałem aniołów. Po zdjęciu w styczniu 68 roku przedstawienia Dziady Adama Mickiewicza w Teatrze Narodowym Związek Literatów Polskich potępił politykę kulturalną PRL, domagając się przywrócenia Dziadów. Deklarację podpisali m.in. Andrzej Kijowski, Paweł Jasienica i Stefan Kisielewski. Przemówienie zakończył Kisielewski oświadczeniem, że opowiada się za rezolucją kolegi Kijowskiego, która stawia sprawę całościowo na tle tej, tu cytuję, skandalicznej dyktatury ciemniaków w polskim życiu kulturalnym. Cytowane słowa Kisielewskiego zrobiły niebywałą karierę. Autor zapłacił za nie dotkliwym pobiciem milicyjnymi pałkami przez nieznanych sprawców. Ale jeszcze czas zapełnić cele Mokotowa i ku wolności wieść w kajlankach lud. Rozpoczęta już w 1967 roku kampania antysemicka nabrała rozpędu w kulturze i nauce. Zarządzono falę przymusowej emigracji ludzi kultury, przede wszystkim pochodzenia żydowskiego. Polskę opuścili m.in. Aleksander Fort, Zygmunt Bauman, Leszek Kołakowski, Krzysztof Pomian. Wśród 20 tysięcy emigrantów było 200 dziennikarzy, 100 muzyków, aktorów i plastyków, 26 filmowców. Straty, jakie Polska poniosła w wyniku odpływu kapitału ludzkiego, nazwano ucieczką mózgów. Fala antysemityzmu objęła wszystkie dziedziny sztuki. Gdy Ewa Demarczyk zaśpiewała psalm Dawida „Do Ciebie wołam, Panie, Boże mój”, cenzura poleciła zniszczyć kopię kroniki filmowej z nagraniem, bo król Dawid był Żydem. Dzięki odwadze pracowników archiwum materiał udało się uratować. Kinematografia lat 70. to mozolne przeciwstawianie się ograniczeniom cenzury. Na ekrany trafiają m.in. Na wylot Grzegorza Królikiewicza, Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha Hasa, Jak żyć Marcela Łozińskiego czy Rejs Marka Piwowskiego. Jeżeli natura, więc fizyczność jest czymś pierwotnym, czyli tezą, to kultura jest jej antytezą, a synteza tym, co pragniemy osiągnąć. Wiele filmów jednak zatrzymano.
Na przykład Długa noc Janusza Nasvetera. Meta Antoniego Krauzego. Czy elementarz Wojciecha Wiszniewskiego stały się tak zwanymi pułkownikami. Niech pan zdejmie tą niebieską... Znamienną rolę odegrał w 1976 roku film Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru, który czekał na skierowanie do produkcji kilkanaście lat. W tym samym czasie pierwszy sekretarz PZPR, Edward Gierek, nawoływał do nagonki na protestujących robotników z Radomia. Trzeba będzie oddać we wszystkich województwach masowe wiece, żeby to były wiece złożone ludzi dobranych. Co jeszcze mnie to jest potrzebne jak słońce, jak woda, jak powietrze. Powinni radomiacy odczuć, że cała Polska ich lekceważy. Precedens Człowieka z marmuru otworzył drogę kinu moralnego niepokoju z takimi przedstawicielami jak Felix Falk, Janusz Kijowski, Krzysztof Kieślowski, Agnieszka Holland czy Krzysztof Zanussi. Reżyser Stanisław Bareja realizował surrealistyczne komedie będące niezwykłą satyrą PRL, pełną kąśliwości i absurdalnego humoru. Jak ćma w noc ciemną, on patrzy i rodzi to, czegoż maską nie pojmiesz, zabij ten lęk. Lata 70. to początek tak zwanego drugiego obiegu wydawniczego, czyli wydawanie książek i czasopism poza zasięgiem cenzury. W 1977 roku ukazują się dwa czasopisma, Warszawski Zapis oraz Łódzki Puls. Współpracowali z nimi między innymi Tadeusz Konwicki, Stanisław Barańczak i Adam Zagajewski. Były cenzor Tomasz Strzyżewski, który w 1977 roku ujawnił tajemnicę komunistycznej cenzury, tak opisywał jednego ze swych przełożonych. Brał ołówek delikatnie w palce i kilkoma subtelnymi ruchami odmieniał całe teksty. I naprawdę żal mi Marka, że pracuje jako cenzor i zabija ludzkie myśli jak zwierzęta. Multimedialni twórcy Paweł Kwiek, Wojciech Bruszewski, Ryszard Waśko, Zbigniew Rybczyński czy Józef Robakowski z warsztatu formy filmowej odwoływali się do dorobku Władysława Strzemińskiego. W swych pracach obnażali między innymi zawartą w przekazie telewizyjnym warstwę manipulacji. W czasach stalinowskich plakat był elementem systemu propagandy. Koniec socrealizmu dał możliwości rozwoju artystom sztuki użytkowej. Na całym świecie uznanie zyskali przedstawiciele polskiej szkoły plakatu: Henryk Tomaszewski, Jan Lenica, Tadeusz Trepkowski, Józef Mroszczak czy Roman Cieślewicz. W tradycję grafiki użytkowej wpisał się Jerzy Janiszewski, tworząc w 1980 roku najbardziej znany na świecie znak graficzny dotyczący Polski. Po wyborze papieża Polaka kolejnym symbolicznym wydarzeniem było przyznanie w 1980 roku Nagrody Nobla Czesławowi Miłoszowi. Jedynymi wydawnictwami, które wcześniej publikowały Miłosza w języku polskim, był Instytut Literacki Jerzego Giedroycia we Francji, a w kraju podziemna niezależna oficyna wydawnicza Nowa Mirosława Chojeckiego. Spotkałem się z opinią, że Kongres Kultury Polskiej będzie przypominać koncert okrętowej orkiestry na pokładzie Titanica. Jeśli nadal utrzymuje się na fali, to dzięki uporowi orkiestry, która do tej pory gra. Upór polskiej kultury, która żyje na przekór przeciwnościom losu i błędom sterników, jest jednym z zasadniczych czynników naszego istnienia.
będziemy konsekwentnie oczyszczać polskie życie ze zła. I te właśnie te ręce podniesione w górę, one zostały skrócone. Liczba ofiar stanu wojennego jest niemożliwa do określenia. Nieznana jest nawet dokładna liczba osób, które zginęły. Nie dowiemy się nigdy, ilu zostało pobitych, straciło pracę, ilu zmuszono do emigracji. W bilansie stanu wojennego brakuje także złamanych życiorysów wielu wybitnych artystów. Ukończony na początku stanu wojennego film Ryszarda Bugajskiego Przesłuchanie został zatrzymany i zagrożono jego zniszczeniem. Reżyser nielegalnie skopiował film i udostępnił w niezależnym obiegu na kasetach VHS. Film uznany został za najbardziej antykomunistyczny w historii kina PRL. Cztery. Aktorzy zaczęli występować jedynie w teatrach. Bojkotowano w ten sposób telewizję. W wygłaszanych tekstach akcentowano słowo solidarność bez jakiegokolwiek związku z treścią sztuki. Cenzura była wtedy bezradna. Rozwinęła się też idea wystaw i występów domowych, znanych z czasów okupacji niemieckiej oraz w kościołach. W Muzeum Archidiecezjalnym Stefan Gierowski, związany z Kręgiem Kultury Niezależnej, wystawił w 1987 roku 10 obrazów stanowiących dekalog. Nadawanie rozpoczęło podziemne Radio Solidarność. Był taki jakby komunikat, że osoby, które słyszą to, proszone są o potwierdzenie miganiem okiem. Jak usłyszałem tą swoją piosenkę, jak mi zamigały okna na tym wielkim mrówkowcach, to było autentycznie wielkie wzruszenie. Ze 12 nie wróci górników, 4 zniknie, 3 stanie przed sądem, 3 oplują wieczorem w dzienniku, 2 są nie stąd, a reszta jest rządem. Władza pasze przebrana mundury i bandeci przebrani za władzę. Lubię obserwować tak zwane łapanki, które milicja urządza pod moimi oknami. Upolował syrenkę. Widocznie bardziej podejrzaną. Słynny kabaret Piwnica pod Baranami Piotra Skrzyneckiego paradoksalnie odgrywał znamienitą rolę polityczną. Inwigilowała go cała armia funkcjonariuszy. Pod koniec lat 80. absurdy reżimu PRL ironicznie demaskowała surrealistycznymi happeningami Pomarańczowa Alternatywa z jej liderem Waldemarem Fydrychem. Pierwszy solidarnościowy rząd formalnie zlikwidował cenzurę 11 kwietnia 1990 roku. I na ramionach ją ponieśli, z tą siłą, której nam nie stało. A ona miała twarz poważną, w której coś jednak odmłodniało. Historyk sztuki Wiesław Juszczak przypomniał myśl Homera, że ludzie znoszą najcięższe losy po to, by zaistniała pieśń nadająca sens cierpieniu i śmierci, przeznaczona dla tych, którzy przyjdą. Kultura jest wyrazem człowieka, jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy i człowiek przez nią tworzy siebie.